Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Haskes, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Need for Speed Carbon. I możecie mnie teraz trochę inaczej słyszeć, bo podpiąłem mikrofon do laptopa, bo wcześniej nie mogłem, ale zakupiłem sobie kartę dźwiękową USB i link do niej wam zostawię w opisie, jak będziecie chcieli taką kupić. Ale nieważne, będziemy znowu przejmować kolejne tereny, kolejne wyścigi. I mam nadzieję, że dzisiaj w tym odcinku, chociaż tą połowę, chociaż te wyścigi, co teraz błyszczą, mam nadzieję, że je przejmiemy. Ale według mnie, nie wiem, czy tą Mazdę przemaluję, czy coś. Ale to dopiero po jakimś wyścigu. Także weźmiemy sobie, nie wiem, czy checkpointa, czy sprinta. Bo na razie ten duży teren sobie przejmiemy. No niech będzie sprint. I mam nadzieję, że teraz nie będzie słychać klawiatury, ani myszki, ani niczego. Możecie napisać, czy chcecie, żeby tak było? O nie, to będzie kanion. Dobra, never mind. Wywalone. Jedziemy, po prostu jedziemy. Ej, ale o co chodzi? Halo. O Boże, ale nie. Czekaj, restart. Ja już wiem, o co chodzi, po prostu pomyliłem wsada ze strzałkami. Nieważne, mój fail. Ale jedziemy. Dobra, ścigamy się z Bushido oczywiście. Tylko mam nadzieję, że nie dam tutaj plamy, bo ja tak za bardzo kanionów nie umiem jeździć. Ale zobaczymy. Aha, dobra, easy, nara. I w sumie mógłbym wam opowiedzieć jakąś historyjkę, jakby co nie z Jeanem od Gimpera, w żadnym wypadku. Ale mogę wam opowiedzieć o tym, bo ja gram na takim serwerze NTA, Need for Speed San Andreas. IP też mogę wam zostawić w opisie. Tylko że mam taką ekipę, która się nazywa SK Racing, a kiedyś się nazywała KN, Królowie Nocy. I mógłbym wam opowiedzieć w ogóle, jak to SK Racing w ogóle powstało. I nie mylić z SK Gaming czasem, bo to są w ogóle dwie różne nazwy i wiecie, o co chodzi. Ile? 54%, dobra. Okej, normalnie chyba jeszcze ani jednego draśnięcia nie było, no może jedno. I może sobie właśnie, jak będziemy przemalowywać tą Mazdę, chociaż nie wiem, czy po prostu winyl jakieś dodam, to... No, powiem wam. Tylko jedź, jedź, jedź. W sumie mi się teraz tego Carbona nawet przyjemnie nagrywa, tylko po prostu ten bandykam tą jakość tak... Nie wiem, nie mogę powiedzieć, że ucina, tylko po prostu pogarsza jakość. Dobra, i ostatnia prosta, tak jakby, i jesteśmy w prewencji na mecie. I w ogóle jaki jest VMAX tej Mazdy, jestem ciekaw. Dobra, tutaj to nie nasz teren. Ale mnie to akurat nie obchodzi. Tak. Nie wiem, czy do safe house'a idziemy? Tak. Dobra. I zobaczymy, czy mogę jakieś w ogóle winyle tutaj... Ten. O, już widzę, że chyba nie. Jakieś flagi, shapesy... Nie, shapesów nie chcę. Właśnie na tym serwerze te shapesy można było fajnie wykorzystać. Mazda 5ZG, nie, czek. Może właśnie jakiś tutaj. Nie. Ja raczej nie będę tutaj dawać tych. A co to jest? Nie będę tu dawać żadnych manufakturów, że tak powiem. Ale spadki. Nie, tego nie daję. Tak samo window tinty może? Mogę? Czy nie?
No niby mogę, dobra. Teraz no. A tu jeszcze mogę właśnie ten. Chyba. Okej, okay, zawsze coś. Jedziemy na kolejny wyścig G, że tak powiem. No. I 3, 2, 1. Dobra. Jedziemy i w tym czasie wam opowiem tą historię. Tak więc to był sobie ten klan Królowej Nocy, wszystko tam się powodziło, tak jakby. Tylko że, no nie wiem jak to powiedzieć, no wyśmiewano nas, nie? Nie wiem dlaczego, że niby klan to co, że Królowie Nocy to co? To jest tylko klan według mnie, no i co, według mnie to każdy sobie to brał na poważnie. Że niby o, KN to już takie tam, że to w ogóle zły klan i takie tam. Ale za dużo się powtarzam, nieważne. No i w związku z tym nasz klan został usunięty. Ale nie poddaliśmy się i zrobiliśmy reaktywację tego klanu, tylko że mieliśmy nazwę KN Speed Stars. Tylko że znowu było też, że o jany, co to za nazwa, że znowu KN i KN, KN, nie? No to w końcu zmieniliśmy i dałem pomysł na SK Racing. Nie wiem dlaczego, to nie skojarzyłem w ogóle z SK Gaming. No nieważne i zrobiłem logo, nawet fajnie wyszło. No i na razie jesteśmy na 9. miejscu chyba w rankingu, czy jakoś tak. I mam nadzieję, że ten klan zostanie na długo. No i na razie to jest taka historia. Może kiedyś tam dopowiem, jak się coś jeszcze ciekawego znajdzie. A w tym czasie przejechaliśmy drugi checkpoint, zaraz przejedziemy trzeci. Uwaga. Gdzie pan? Dobra. No tutaj mam trochę mniej FPS-ów, widzę. Ale never mind. Ale normalnie ten dźwięk tej Mazdy to taki... mi osobiście nie pasuje. Wolę tej Mazdy trójki. Ale w sumie to nie byłby głupi pomysł, jeżeli bym kupił Mazdę trójkę i sprzedał tą. Ej, zobaczę ile Mazda trójka kosztuje, bo mnie korci nawet, bo według mnie jest lepsza. No wy możecie się nie zgadzać, ale według mnie Mazda 3 jest lepsza od RX-8. Za chwilę sobie to ogarniemy. A dopiero teraz się muzyka włączyła? Czy po prostu była taka tak cicho? Mhm. O, Mitsubishi Eclipse. Zawsze coś. Dobra. Ładuj się, ładuj. Ja poczekam. Aha, znowu będzie pogadanka. Ta Mazda będzie moja, coś tak mi się wydaje. I don't know what's more pathetic. Your crew or your car. Te pociski to chyba wymyśla, jak tutaj jedzie do mnie, tak mi się wydaje. Bo normalnie... takie to było suche! Jak pięty Cejrowskiego. Dobra, gdzie jest Carlos? Ewakuujemy się tam. Ile ta Mazda kosztuje? Koła. To chyba sobie jej nie kupię na razie. Ale naprawdę ona mnie korci. Mi się nawet podoba. Dobra, to może po prostu sobie pozarabiamy. Autosculpt, tak. Dobra. Który bierzemy teren teraz?
Nie, nie ten. Może. No może ten. Circuit. Dobra. Ja za chwilę będę miał pieniądze na tą Mazdę. Tak więc bierzemy. I po prostu zarabiamy na Mazdę. To ładowanie mnie irytuje troszkę. Dobra. Jadymy. A to już nie jest wyścig Bushido, bo tutaj wyścigi są kontrolowane przez różne gangi. Ale FPS-ów ja nie wie... nie... Myślałem, że we mnie wjedzie. Wyłączyłem sobie kolizję, znaczy te takie ryski na sterzakach, bo mi to niepotrzebne. Dobra, bierz kogoś tam. Wyprzedzę cię tutaj. Jeszcze jest ten Chrysler, kurde. I... Dobra, nieważne, nieważne. Bierz go, Neville. No jedź, no nie zatrzymuj się, ej. Co się z tobą dzieje, Neville? Jakie spadki. Nieważne. Dajemy tu. Spoko. Ale ja cię wezmę tutaj. Dobra, zatrzymuj go. Jest. A stoperzy się jednak przydają. Także teraz się trochę skupię na jeździe. Bierz go. Chociaż nie, bo ten. Bo jemu się energia kończy. Tak jakby. Ale ja jestem debil, dobra. I skrót. Dobra. Naładuj się dalej, dalej. Irytują mnie trochę te spadki. A już się tak zapowiadało tak pięknie na tej czasówce. Kurde, jak ktoś dzwoni, dobra, za chwilę będę. Dobra, już jestem i wracamy do wyścigu. I jep. I na początek policja, dobra, nieważne. Ale ja mam wywalone na nią. Nie pozwolę wam wygrać. Oczywiście, no cops. Dawaj Neville za mną, bo ja nie chcę, żebyś ty wygrał. Bo to chodzi o mnie. Nie, ta Mazda jest za wolna. Ale dobra, jesteśmy. Yeah! Coś odblokowałem. Okej. O, cutscenka. Darius asked me to come by and see how you were doing. Neville, why don't you go get me something to drink? Sure, what, like a soda or something? How about some options? Okay. Looks like you cleaned the place up a bit. You've been generating quite a bit of buzz, you know. But you're not fooling me. What I'm trying to figure out is why you haven't skipped town yet. May I introduce Sal Mostella? Hi.
Nikki said that you might be looking for a new wingman. You don't know me, but well, I know you. I'm a big fan. I've seen all your races. And on that note, I'll be out of here. See, things ain't been the same since you've gone, you know? There's a lot of posers, no respect. I know all the back streets. I grew up in these alleys. I can customize anything. I practically built all the kits you see around this place, so... Okay, so I got soda and water. Where'd you go? I'll even put up with this guy. Czyli... Yeah. Nowy pomocnik. No i właśnie, mamy Sala i on jest zwiadowcą, także już od razu go zatrudniamy. Jest. Okej. Dobra, biorę go na pomocnika. I jadę do... Kurde, gdzie się to pojawiło, dobra. Jadę do Carlotu. I bierzemy Mazdę trójkę. Jest. A tą RX-8 sobie od razu sprzedamy. Bo mi jest w tym momencie niepotrzebna. Nie wiem jak wy, ale ja już od razu czuję tą prędkość XD. Ale nie, ona chyba na serio jest szybsza. Nie customization, tylko... Dobra, to już możemy sprzedać. Ale za ile to będzie? 13 tysięcy, dobra. Jakoś nie sypnęli tym groszem, ale dobra. To już od razu sobie ją stuningujemy. Jakie tu body mamy? O nie, nie. Nie. A to już w ogóle. Jeny. A zobaczymy sobie jak to wygląda. Bo to już nawet takie... względne. A takie same body ma chyba Neville. A nie, chyba zostawię takie. Może jakaś maseczka? Nie, tutaj to nie. Tak samo, nie, ten też nie spoiler, to też nie do... Do hatchbacka spoiler, taki górny, już taki mu wystarczy. Jakie tu w ogóle mam felgi, bo jakoś tutaj wyboru nie ma. Jakieś BBS-ki, coś takiego. Nie, tu nie. Tu nic. Centerline, jak to wygląda? Nie, to jest bardziej do muscle. To tak samo nie, to też nie. No to tak. Performance, dobra, bierzemy wszystko co najlepsze i zobaczymy ile mnie to wyniesie. O. Dobra. A w ogóle za ten, za... A, za to też muszę zapłacić. O, jakaś srebrna może. Nie, tak żeby się zgrywała z tymi... z felgami, taka. I... wheel paint. Dobra, tego to nie ruszam. Na razie. Jademy znowu. Drift? Nie. Circuit. Dobra. Okej.
Mam nadzieję, że to nie będzie takie trudne. A dobra. A, chciałem perfect launcha zrobić. No, czuć tą prędkość teraz. Ale nie spychaj mnie, dobra. Widzicie gościa? Dobra. Dobra, Sal, twoim zadaniem jest wygrać. A może mi się uda? Zobaczymy. Ło, dobra, nieważne. Jeć. Nie mam tematów do gadania, więc muszę tak mówić. Już widzę policję. Za chwilę się coś stanie, mówię wam. Spieprzać, to mój wyścig. A zaraz zacznie mnie gonić. Jeć. Dobra, jeszcze jedno okrążenie. Uff. O, Sal, bardzo dobrze. Ale tu mam dziwne spadki, nie wiem dlaczego. I uwaga, bo za chwilę będzie... No. Taki dźwięk, wiecie. Lepiej mi się teraz nie wtrącać, bo... Mam ważny wyścig. Mam prawie muzyki nie słychać. I w sumie bardzo dobrze, bo jak znam życie, to YouTube się dopieprzy do praw autorskich. A ja tu mam spadki rzeczywiście, 30 FPS-ów. A tak to mam gdzieś tak 50-60. Spoko, już wygraliśmy. Tu mam 19, o. To jest dopiero. Ale na serio, takie ściny to... Okej, czyli teraz będziemy przed policją uciekać. Może nam się uda. Ale przejęliśmy ten teren, więc dzisiejsze zadanie zostało wykonane, tak jakby. Tylko jeszcze trzeba uciec z tej policji. No, control, Enigma Haskera. Zajebiście. Dobra, już widzę, że spowalniasz. No dobra. Względnie. Uciekaj tam, ja idę tu. Co, już cooldown? Na serio jesteście tacy tempi? O, ja nie powiedziałem. Nieważne. Co to jest? Jak skręcam, to mi się spowalniacz wyłącza? No tak. Nieważne, ale i tak mnie nie złapiesz. Michiaszku. Nie ma tu spowalniacza żadnego. Tu są niby miejsca, że można się ukryć i takie tam, ale... Oni mnie cały czas gonią. Dobra, ja już tam widzę spowalniacz. FPS-y nie szaleć mi tu. Co oni się tak respią, ej? Uciekaj.
Nie, już po ptokach na razie. Ja tu już widzę, że ten, że na razie nie damy rady. A to nie jest to samo co Need for Speed San Andreas. Bo tam można wziąć policję na hita, jak się rozpędzisz. Dobra, to nic nie da. Uciekam. I... to także nic nie dało. O, może mnie nie zauważył mnie. Czy są tak tempi? Kurde. A nie, w sumie to mogę do kryjówki pojechać. Nieważne. Znaczy wjechać do niej. Dobra, ja spieszam do spowalniacza. Przepraszam TFK, że wam naruszam waszą przestrzeń miejską, ale to pilne. I co? Jadą jeszcze? Może tak. O, nie. Uciekaj. Dobra, gdzie jest jeszcze jeden? Tutaj. Mam cię dość normalnie. Ale zaraz tu będzie ten... drugi hit. Drugi poziom poszukiwania. Dam radę, mam nadzieję. Wiedź tu, proszę. Jest, dobra. Chyba uciekł... Nie. No way. Ale wy się na mnie uwzięliście, nie? To ja tak. Dobra, chyba... możliwe, że im ucieknę. Tak. Dobra. Sytuacja opanowana. Okej. No, taktyki dotyczące pościgów. O, siema. To może jeszcze z tobą się ścigniemy i raczej skończymy odcinek. Ale na razie na jakkolwiek to nie zabrzmiało. Chyba nie mógł wyjechać. Nieważne. Ale nie dościgniesz, mam nadzieję. Bo tak to się troszeczkę wkurza. Easy. Co, znowu mnie... ja już myślałem, że mnie znowu ścigają. Dobra, idę do kryjówki. I to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli mnie nie subskrybujesz, to zasubskrybuj kanał. I kliknij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. No i do następnego odcinka. Strzała.